Dobra, powiem wam tak. Słuchajcie mnie, wieśniaki jebane. Ja tu jestem duży i macie się mnie słuchać. I zaraz będzie ten pajac z Galerii Horroru wam mówił o tym zajebistym filmie, ale zanim posłuchacie jego pierdolenia, to może posłuchajcie mojej rekomendacji. I ja wam powiem, że jeżeli jesteście naprawdę ostro pierdolnięci w łeb, to polecam wam włączyć ten film, bo jest on nieziemsko po prostu kurewsko zły, ale jeżeli jednak uważacie, że macie trochę oleju w głowie, to wyłączcie ten filmik teraz, bo widzicie, ja wam mówię, że nie można tego obejrzeć, bo to jest niedobre. To jest po prostu, ja wam tak mówię i tak ma być. Co im powiedziałeś? Przyznaj się. Poszedłem tylko do toalety, a on już wam pewnie wkręcał jakiś kit. Ja wam chciałem naprawdę powiedzieć o filmie, a on pewnie mnie sprzedał. Sprzedał, że będę mówić źle. Mów, co powiedziałeś, sierściuchu. I did not! I said nothing! Please don't kill me! Fucking liar. It's bullshit. You said it. I don't give a fuck, you're dead. Do you hear me now? Because you're dead. You're fucking dead. Do you understand me now? Mam nadzieję, że już sam tytuł odcinka wam mówi, że trzy kupy tutaj się znajdą, no bo ciężko, żeby było inaczej. Jeszcze kurwa spadła. Nie wiem, gdzie posadzę kolejną, ale nie wiem, czy będzie mnie widać. Dzień dobry. Zmieniłem się trochę, wiem. Jestem Kurtem Kombajnem teraz. O, może mnie będzie widać. A, czy ta kupa będzie tu widać? Nie. Byś potrzymał sierściuchu chociaż. O, dobra. O kurwa. Dobra, jest. Jakoś siedzi, ale trzeciej nie zobaczycie w ogóle. Do you think I'm afraid? Do you think I won't do this? Yeah? Co chcę właśnie zrobić po obejrzeniu Królowej Krabów, kurwa. Ja wiem, jak to brzmi, ale jak widzicie, jest to streszczenie, więc coś jest na rzeczy, nie? Jeżeli nie recenzuję filmu, to wtedy już jest naprawdę grubo. Tak więc Królowa Krabów to produkcja z roku chyba 2015, która trwa godzinę 17 minut. I o ile myślałem, że takie filmy jak Piranioconda czy Rekinado, chociaż Rekinado było trochę lepsze, czy Dwugłowy Rekin, czy Super Rekiny kontra Więźniarki są już tak złe do bólu, że i tak się śmiejemy, po prostu myślałem, że gorzej być nie może. Ale obejrzałem Królową Krabów. Teraz się zastanawiam, co zrobić z oceną Piraniokondy, bo tam jest 1 na 10. A tutaj, no, chyba będę musiał w końcu 0 postawić, zobaczymy. A nie wiem, czy tam nie dałem 1,5, no ale przejdźmy do filmu. Sam początek może już rozjebać, bo mamy taką rodzinę, w której jest taki szalony naukowiec. Jest generalnie mąż, właśnie jest tym naukowcem, żona i ich mała córka. Ona ma tam może około 10 lat. No i ten mąż cały czas siedzi w domu, bo pracuje w takim swoim laboratorium, bo chce wynaleźć jakiś tam preparat na coś tam, porost. Czy ogólnie, żeby jakieś tam wszystkie rzeczy rosły, dojrzewały, czy chuj wie co. Bo mówi, że będzie w 2050 przejebane i trzeba będzie mieć swoje jakby tutaj jakieś zabezpieczenie takie. Chyba chodzi o jedzenie, nie, chuj wie w sumie, nieważne. No i jest to taka rodzinka, że matka drze mordę na córkę, że o, gdzie ty jesteś, gdzie ty chodzisz, ja cię znaleźć nie mogę, masz przejebane, jak cię znajdę. A ojciec ma wyjebane, tam ona wchodzi do tego laboratorium, na chwilę z nim rozmawia, ale on mówi, weź idź i w chuj, bo ja pracuję, nie zawracaj mi dupy. No ale tam odpowiedział na jej parę pytań. Nie możesz znaleźć normalnej pracy jak prawdziwy mąż? To właśnie jest moja praca.
Tatuś pracuje skarbić się bawić. Co to za praca? Tatuś próbuje znaleźć jonowy związek chemiczny, dzięki któremu składniki odżywcze na bazie izotopów kobaltu pod wpływem prądu elektrycznego będą łatwiej wchłaniane przez ścianki polimerów. Generalnie ona znajduje kraba małego przy domu, mają tam jeziorko i przy mostku leży krab. No i ona bierze tego kraba do ręki, swoją drogą to jest tak zajebisty krab, że po prostu jakbym oglądał cały ten film, jeżeli chodzi o jakieś efekty specjalne. Tutaj jest animacja, wygląda jak animacja poklatkowa, ale nie wiem, czy to jest aż tak złe CGI, czy jest to faktycznie ta animacja. Zastanawiałem się, czy oglądam Misia Uszatka, czy naprawdę film. Ale konwencja jest tutaj taka, że odbieramy to faktycznie jak jakąś pierdoloną bajkę. Naprawdę, przez te efekty, które nam się pojawiają. Myślałem, że Piranioconda miała złe efekty, ale obejrzałem właśnie Królową Krabów i zmieniam zdanie. Ona znajduje tego kraba i karmi go winogronami, które ten ojciec ma w laboratorium właśnie, przez co ona mutuje później po prostu, no bo te winogrona były na, wiecie, wstrzyknięte miały jakiś środek tam, generalnie właśnie na porost czy na dojrzewanie. Nie mówię o dojrzewaniu płciowym tutaj ludzkim, tylko o takim, żeby właśnie owocki rosły, czy tam ogólnie żarcie, co nie? Żeby dojrzewały na przykład na takich sztucznych drzewach. Co to znaczy? Tatuś chce, żeby wszystko rosło. Zaklinowałeś się? Poczekaj, pomogę ci. Zostaniemy przyjaciółmi? Oczywiście. Mam na imię Melissa, a ciebie nazwę Peewee. Smakują ci. Tak więc miał wstrzyknięty jakiś syf, który był eksperymentem ojca i ona karmiła tym tego kraba. No i później akcja się przenosi o 10 lat. W międzyczasie jeszcze ten ich dom ulega, nazwijmy to, zniszczeniu, bo wybucha część domu, górna, tak trochę dach i w ogóle. I to wygląda świetnie oczywiście, jak to wybucha. Takiego ognia jeszcze nie widziałem, po prostu pomarańczowy, jakiś totalnie pomarańczowy. Nie taki, że naprawdę, wiecie, pomarańcz taki konkretny, jak pomarańcza, czy tutaj mandrynka chociażby, tylko coś w stylu tego dzióbka od pistoletu. Taka była pomarańczka, także wybuch i kolor ognia mnie rozjebał. No i przenosimy się 10 lat później, ten krab już jest ogromny. Generalnie chyba ci rodzice w tym domu zginęli, ale ciężko stwierdzić, bo naprawdę nie wiadomo o chuj tam chodzi, gdyż fabuła tutaj w ogóle powala. No i jest ta córka, tylko ona już jest dorosła. Nie, przepraszam, matka żyje, bo matka, z tego co pamiętam, to lata ze strzelbą i wygania wszystkich ze swojej posesji, jak ktoś tam się chce dostać. Także chyba to jest ona. Albo jakaś inna baba. Co za różnica, nie? W każdym razie ta córka mieszka sama w jakimś domku w lesie na odosobnieniu. W ogóle ma wyjebane, nie wychodzi z domu praktycznie. Znaczy z domu wychodzi, ale tam do miasta się nie udaje, czy do miasteczka, bo oni mieszkają w jakiejś dziurze. I tego swojego kraba przerośniętego trzyma w stawku. I ona się oczywiście z nim przyjaźni, no wiadomo, karmiła go od małego. W ogóle jak jeszcze, jak był mały ten krab, jak zobaczyłem jego animację, myślałem, że jebnę, bo tego oczka, tego szczypce po prostu wygląda jak z takiej bajki dla trzylatków, którą spokojnie można puścić na Heliosowym poranku, który właśnie prezentuje takie chociażby seanse jak Florka albo Tęczowa Rubinka. Także pomyślcie sobie, naprawdę, to jest film dla mnie familijny taki, nie? Tak, po prostu dla dzieci z rodzinką, żeby sobie można obejrzeć, tak? Horroru dziecku nie puścimy rasowego, bo będzie się bało, ale tutaj z rodzicami, jak chcecie obejrzeć, to zamiast bajki w ogóle właśnie możecie dziecku puścić Królową Krabów, bo to jest lepsze niż bajka. Nie wiem, czy ci ludzie widzieli kiedyś prawdziwego kraba, ale mam trochę obawy. W ogóle, jak ta dziewczynka go nosi, to jest jakiś sztuczny chyba, a jak już właśnie jest ujęcie jest samo tylko na kraba, jak normalnie gdzieś tam stoi, czy się porusza, to się porusza właśnie jak animacja poklatkowa. Ale to jest wszystko złe, od aktorów, od fabuły, od realizacji. Realizacja jest gorsza niż w Piraniokondzie, ja byłem w szoku naprawdę. Przejdźmy do sedna. Krab jest już duży, chowa się w jeziorze cały czas przez kilkanaście nawet lat, nikt nie zauważył, nikt się nie dowiedział o jego istnieniu.
Ze względu na to, że to w sumie nikt nie przychodzi do niej, tak? Ona sobie siedzi, a ten krab pod wodą. Dopóki oczywiście nie rodzi młodych i nie zaczyna mordować tak naprawdę. Wykluwają się takie małe skurwysynki z jaj tej królowej krabów. Mordują trochę ludzi ogólnie, jakichś tam losowych i... Później ta duża też się wkurwia, bo w ogóle jak się już dowiedzieli, że coś się dzieje, no to wiadomo, zaczęli na nią polować. Tylko że tak naprawdę oprócz tej akcji 10-minutowej na początku, to później mamy pół godziny pierdolenia, jak się akcja przenosi już tam ileś lat później do dorosłości tej bohaterki. I dopiero tego naszego kraba pokażą gdzieś około 40 minuty, a tak to przez pół godziny kompletnie nic się nie dzieje, tylko jakieś pierdolenie, tu w barze siedzą, jakieś głupoty gadają, to jakaś przyjaciółka przyjeżdża i w ogóle policja, o której zaraz wam powiem. You're gonna get to hunt something you'll never forget. Jeszcze na chwilę tylko muszę wrócić do intra, bo po prostu jak obejrzałem intro, w ogóle taki wiecie wstęp po prostu z napisami, gdzie jest wymieniona obsada i tytuł, tak? Tak jak to obejrzałem, to się naprawdę nie mogę się wysłowić. Zacząłem się zastanawiać, czy oglądam bajkę dla dwulatków, zanimowaną właśnie pod przedszkole, czy żłobek. Czy to jest serio film, bo jeszcze takiego intra nie widziałem, nie? I w ogóle animacja kraba na tym intrze. I w ogóle sam te pokazanie obsady nawet, te tło, które się tam pojawia, jakieś falujące coś, zaraz wam fragment pokażę. Byłem w szoku, naprawdę, byłem w szoku. To nawet jak ktoś chciał zrobić kiczowate dla śmiechu, to nie wyszło. To wiecie, niektóre te filmy typu jakieś tam dwugłowe rekin atakuje, są tak głupie, że aż śmieszne, nie? Ten jest tak beznadziejny, że aż rzadko jest śmieszny, naprawdę. Ja się tylko śmiałem z tego intra właśnie i z tego kraba. Jak go zobaczyłem, to myślałem, że jedne, jak ona go zaczęła nosić. Ale tak, to jest nuda ogólnie przez znaczną część filmu. Szczególnie przy tej środkowej fazie, gdzie się nic kompletnie nie dzieje, zanim w ogóle do tego kraba ktoś dotrze, nie? Dużego, więc o Jezu. Zdjęcie. Mamy dwóch policjantów, szeryfa i zastępcę. Nie wiem, kto napisał te role, ale tak idiotycznych postaci to chyba jeszcze w życiu nie było. Jeden jest w ogóle pojebany na takiej zasadzie, że uważa, że jak coś się stało, to jakaś sekta od razu za tym stoi i sobie ćwiczy w biurze ogólnie, bo musi być silny. Na złoczyńców, wiecie, czyha. Kto go mianował policjantem, nie mam pojęcia, w realnym świecie nikt taki nie dostałby pracy. A ten szeryf tam, no, wydaje się być bardziej racjonalny, ale też siedzi i tam, wiecie, pierdoli swoje. Generalnie siedzą w takim biurze, to jest niby ich ten no, komisariat, coś a la komisariat. Jest to po prostu jakieś mieszkanie, do którego ktoś postawił biurko, krzesło, powiesił kalendarz, czy postawił i powiesił jakąś tam niby, wiecie, jakiś certyfikat, nie? No i dali im jakieś super zajebiste stroje, że mają niby wyglądać jak policja, wiecie, w takich strojach właśnie tutaj szeryfa i zastępcy, nie? Z taką super gwiazdą tutaj, plastikową jakąś chujową przyczepioną. Także ich biuro wygląda po prostu jak mój pokój, tylko że trzeba jeszcze... powiesić certyfikat na ścianie i jesteśmy na komisariacie. Także odwzorowanie rzeczywistości, perfekt. Szeryfie, dzień dobry, Phil. Jaki tam dobry, ktoś zabija moje zwierzęta. Twoje zwierzęta? Tak, załatwili Maisie. Tylko nie Maisie. Porządnie ją rozerwali, wszędzie pełno krwi. To nie wszystko. Ewidentne działanie jakiejś sekty. Wyrwali tylną ścianę mojej stodoły. Jednak to, co oni odpierdalają i jak zaczynają swoje śledztwo, gdy szukają tej królowej krabów, jak chodzą i szukają jakichś śladów po łące, to po prostu wygląda jakby jakiś Janusz wyszedł z domu i sobie chodził po trawie, a nie jak się zachowuje policja i ten drugi policjant, ten zastępca, to jest w ogóle pojebany, bo tam zarywa do takiej laski w barze w pewnej scenie, właśnie do tej przyjaciółki typiary od kraba, coś co wychowała tego kraba, dostaje w mordę od niej. Co ty wyprawiasz? Ale nerwowa. Ostrzegam cię. Ostrzegasz mnie? Nie zapłaciłeś za drinka. Później się bije z kimś, też dostaje w mordę, też przyjebał jeszcze lasce, przyjebał facetowi, ale tam się zemścili na nim i też właśnie dostał. Później wyszli z baru i ta laska mu nakopała. I w ogóle scena w barze bijatyki to jest chyba najlepsza rzecz w moim życiu, jaką mi było daną obejrzeć na poziomie Pulp Fiction co najmniej.
bójka wyglądała nieziemsko. No jeszcze nie widziałem po prostu takiej bójki. Jak tam są uderzenia wykreowane i jaki tam jest dźwięk podłożony, to po prostu niszczy system, jak oni się biją, jak mi się uda, to wam pokażę fragment. Ale pod barem to jest coś jeszcze lepszego, bo po bójce właśnie dziewczyny z tym zastępcą szeryfa, ta laska mówi, że ona gra w filmach akcji od 5 lat, więc ma zajebistych trenerów. No wiadomo, pokazują jak się bić, nie? Ale to jak ona uderzyła, wam pokażę ten fragment, jak uderza i jaki tam jest dźwięk znowu nałożony w montażu, to jeszcze nie widziałem czegoś takiego. Jeżeli po 5 latach gry w filmach akcji ona w ten sposób się bije, jakby żółwika chciała zbić i nawet nie dotyka twarzy, czy tam musa może twarz lekko tego zastępcy, a on upada, wiecie, w niebogłosach tutaj na ziemię, albo jak uderza w samochód i udaje, że się przewraca, to jest lepsza parodia niż ja kiedykolwiek jaką widziałem, więc z trenerami po 5 latach naprawdę mieć tak zaawansowany poziom, to powiem wam, że laski bez trenerów biją się lepiej, no bo tutaj to jest po prostu jakaś machanina rękoma i nogami, to jest jak ona go kopie. Tutaj jest ciężko naprawdę, na trzeźwo to obejrzałem niestety, ale było ciężko. Zakazuję. Więcej was nie wpuszczę. Wynoście się z baru. Wynoście się z baru. Przestań, dziewczyn się nie bije, dupku. Czego? Ten szeryf informuje jakiegoś super gościa o tym zajściu w ogóle, że tam jakiś krab może czyhać. Znaczy jeszcze na początku nie wie co to jest, ale mówi, że są jakieś ślady, że coś rozjebało stodołę, zżarło krowę. Więc przyjeżdża jakiś gościu tam z jakiejś ochrony środowiska, coś tam. I ogólnie on przejmuje, bada tę sprawę, szuka śladów, później zauważa te wyklute jaja. Zauważa skorupę kraba, którą porzucił, bo podobno kraby porzucają swoje skorupy. Czy to jest prawda? Mnie nie pytajcie, bo się na krabach nie znam, więc te informacje, które są w ogóle tam właśnie o krabach podane, że jest ponad 1300 gatunków i tak dalej, nie sprawdzałem, ale ciekawi mnie, czy to jest wymyślone, czy scenarzysta już jechał całkiem po bandzie, czy sprawdził chociaż takie podstawowe informacje. Nie wiem, jeżeli komuś się chce sprawdzić, to dajcie znać, albo jeśli ktoś wie, czy jest tyle gatunków krabów. I w końcu dochodzą do tego, że jest to przerośnięty krab. Już razem się za to jakoś biorą i chcą to rozwiązać. Trochę tam ludzi ginie, oczywiście są to zupełnie losowe postacie praktycznie, więc mamy je w dupie. Ginie chociażby właściciel baru, który tam, znaczy nie wiem czy właściciel, no ale był barmanem i podawał alkohol tam, właśnie tam na tym ich zadupił. No i później dobierają się do tej królowej krabów. Chcą ją rozstrzelać najpierw, oczywiście się nie udaje, bo ma super zajebisty pancerz. Więc na końcu wychodzi na to, że wzywają wojsko. Ten szeryf wzywa wojsko, bo już tak naprawdę nikt nie może sobie z nim poradzić. Jeszcze zanim wezwał wojsko, to zadzwonił do jakiegoś typa, którego wcześniej aresztował. Znaczy nie pokazali tego, jak aresztował, bo to było tam kiedyś. Ale tylko mówi, że słuchaj, no ja pamiętam, że ty miałeś tę zajebistą broń jakąś wojskową. No aresztowałem cię za to, ale teraz musisz mi pomóc, bo ja naprawdę tutaj mam problem. No i oczywiście tamty myśli, że wiecie, że chce, że to jakaś ustawka, że chce go po prostu wsypać ten policjant, żeby go zamknąć znowu, przyskrzynić, ale ten mówi, nie, naprawdę nic ci się nie stanie, spokojnie, nic przeciwko tobie nie zostanie wykorzystane, co powiedziałeś, po prostu potrzebujemy twojej broni, wiem, że jakąś masz, przyjeżdżaj z ekipą i będzie zajebiście, nie? I przyjeżdża z ekipą, okazuje się, że jest to jakiś dziadek, który przyjeżdża z ekipą dziadków, przyjeżdża czołgiem i czy to jest prawdziwy czołg? To wygląda na prawdziwy czołg, ale nie wiem, co tam się odpierdala, bo w tym filmie po prostu wszystko wygląda, jakby było na green screenie, nawet trawa i drzewa. Po prostu jest tak cudowny poziom wykonania, że naprawdę ja miałem czasem problem odróżnić prawdziwy samochód od samochodu. Znaczy w ogóle nie to, że odróżnić, miałem problem zweryfikować, czy ja w ogóle oglądam prawdziwy samochód z prawdziwą ulicą. Dobra, Ray, na co polujemy?
też na przykład kilka scen, w których bohaterowie jeżdżą samochodem. Koleś kręci tak kierownicą, takie macha, jakby po prostu, wiecie, slalomem jechał, a widać, że ten samochód się nawet nie porusza, co jest oczywiście równoznaczne z faktem, że ten samochód stoi podczas nagrywania, ale ten jak popierdolony macha tą kierownicą, że niby jedzie. Kto normalny prowadzi w ten sposób, jakby miał ADHD, nie? Trzyma się tę kierownicę, leciutko się porusza najwyżej. Także... Och. Dobra, już się trochę zastrzeliłem. Przylatuje to wojsko. Znaczy najpierw tym czołgiem napierdalają i strzelbami, ale i tam karabinami, chuj wie czym, ta cała ekipa dziadków, ale nic się nie dzieje z tą królową oczywiście, bo po chuj, nie jest odporna na wszystkie strzały. Czołg strzela oczywiście z armatki. To, jak już to jest zanimowane, te strzały, jakie to są efekty ponakładane i wybuchy, i to jak uderza w wodę na przykład, co jest, o Jezus Maria, jak ona wchodzi do tej wody w ogóle, ta królowa, to jest poezja, ale nawet ta królowa przerośnięta, która ma tam 10 może metrów, to wygląda właśnie tak samo, jak wyglądał ten malutki krabik, tylko 10 razy większa. Znaczy to jest oczywiste, ale mam na myśli to, że jej morda wygląda tak samo, ma taki uśmieszek, takie czarne oczka i wygląda, jakby po prostu była niemowlaczkiem, tylko troszeczkę przytyło się jej, nie urosło się, o matko. No i skoro czołg zawiódł, to przylatują bombowce, zbombardować królową, która się znajduje w jeziorze. Generalnie jeszcze ten gościu od ochrony środowiska uknął taki spisek, że podłożą skorupę, bo właśnie ta nasza królowa zrzuciła wcześniej starą skorupę i gdzieś tam on ją znalazł. I po prostu on nie chciał, żeby ona zginęła, no bo chciał ją najpierw zbadać, ale szeryf się nie zgodził, więc właśnie zadzwonił po wojsko, żeby to zbombardowali. Więc po cichaczu ten gościu od ochrony środowiska umawia się z tą dziewczyną, która tego kraba wyhodowała i z jej przyjaciółką, że podłożą tę skorupę na dno tego jeziora, żeby, czy tam stawku, żeby oni myśleli, że zabili tak naprawdę królową krabów, a tak faktycznie to wypłynie po prostu spod wody ta rozstrzelana skorupa, którą podłożyli. I faktycznie to się udaje i to wojsko przylatuje, lecą te samoloty, strzelają. Animacja tych samolotów jest porażająca, te ujęcia po prostu, te efekty, te wybuchy. Jak te samolociki latają, to jest znowu jak po prostu w bajce dla przedszkola. Idealnie po prostu, naprawdę typowa jakaś dzieciarnia normalnie by mogła to oglądać, taka 5-4-3-letnia, bo to jest beka w chuj ta animacja cała, jaka tutaj się znajduje. No i strzelają w ten stawek, strzelają, rzucają te bomby i okazuje się, że wypłynęła właśnie skorupa spod wody rozstrzelana. Oni przekonani, że to królowa krabów zdechła, rozchodzą się wszyscy, a tak naprawdę właśnie rozstrzelali tę skorupę. I była pusta, tak? Więc nikt nie zginął. W sensie, że te małe gówniaki, te jej dzieci, krabiki małe zginęły wcześniej, bo tam je porozjeżdżali samochodem i tak dalej. One też zjadły parę ludzi. Były takie krwiożercze i chuj. No ale tutaj królowa była schowana cały czas pod wodą, a oni tak naprawdę rozwalili skorupkę i skorupka wypłynęła, nabrali się na to, na tę intrygę i później to jest w zasadzie koniec. Pokazują nam jeszcze tylko scenę, jak właśnie ta nasza dziewczyna, która wyhodowała tego kraba, to no to siedzi sobie przy swoim domku i ten krab wychodzi znowu ze stawku i wiecie, no, przychodzi się tam, tak przytula do niej, można to nazwać, tam wiecie, maca ją tą swoim nóżką krabową i o, jest happy, że jednak przeżyła ta jej królowa, także... I żyli długo i szczęśliwie. Ale to tak w skrócie było naprawdę, tam się dużo jeszcze, znaczy dużo, tam się odpierdala jeszcze kilka cudownych rzeczy w ogóle, szczególnie z tymi policjantami, to są jakieś jaja. Absurd goni absurd w ogóle, poezja, wykonanie ujemne, ja bym zrobił chyba, ja bym się nie brał w ogóle za takiego kraba, jakbym nie miał pojęcia jak to zrobić, chyba że ten gościu to specjalnie zrobił, jakby wyglądało po prostu, wiecie, jakby to miało taki target dwulatków, nie mam pojęcia, ale można zrobić lepszy film. Będąc, nie wiem, naćpanym, więc to... Ja go też jeszcze dobiję na wszelki wypadek, bo on pewnie żyje, tylko udaje. No i teraz co do oceny. Ode mnie to jest takie 0,9 na 10, czyli no w zaokrągleniu muszę dać 1 na 10, ale to jest naprawdę słaba jedynka. Już niedługo chyba ta skala 0 wkroczy, bo... Po prostu to już nawet nie było śmieszne. Znaczy w paru momentach się śmiałem oczywiście, ale... Królowa krabów. Chyba 13 ocen ma na Filmwebie, także dołożę swoją cegiełkę, będzie 14 i... Co mogę wam więcej powiedzieć?
Mam nadzieję, że nikt z Was tego filmu nie oglądał. Mam nadzieję, że ktoś dotrwał do końca tego streszczenia, bo Wam się nudzi pewnie. No i co? Nie oglądajcie. Chyba, że ktoś naprawdę, naprawdę chce się skatować tak dosadnie, to obejrzyjcie Królową Krabów sobie. 1 na 10. Ja już nie mam nic do powiedzenia, także będę uciekał. Cześć.